Profesor Andrzej Szwarc, bardzo proszę. Chciałbym zacząć, proszę Państwa, od pewnej refleksji teoretycznej związanej z naszym tytułowym pytaniem i z tytułem znakomitej, bardzo inspirującej książki pana Tomasza Łubińskiego. Otóż, czy istnieją jakieś zasady, czy istnieją jakieś reguły, wedle których my na to pytanie o sens polskich powstań narodowych, sens wysiłku zbiorowego, ofiary, możemy odpowiadać? To jest pytanie, które wiąże się nie tylko z wiedzą naukową, zawodową historii. To pytanie wiąże się i zwracano już na to uwagę z systemami wartości. Wiąże się z tym, czy wyznajemy raczej etykę odpowiedzialności, czy etykę dawania świadectwa, a może jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami. Wiąże się także z tym, jaką wyznajemy filozofię historii. Czy uważamy, że historia jest zdeterminowana absolutnie, czy też wyznajemy indeterminizm, prawda? Czy uważamy, że to, co się stało, to się stać musiało, czy też, że można sobie wyobrazić zupełnie inny scenariusz, inne decyzje dramatis personae i można kreślić alternatywny bieg dziejów. To są oczywiście skrajne stanowiska, raczej jeżeli w ogóle rozmawiamy na te tematy, to zajmujemy jakieś stanowiska pośrednie. Jeśli byśmy uważali, że to, co się stało, to się stać musiało, to o czym by tutaj było rozmawiać, prawda? Jeśli byśmy uważali, że tylko etykę odpowiedzialności, to musielibyśmy wszelkie przegrane powstania i inne ruchy wyzwoleńcze potępić, przegrane. A jeśli byśmy maksymalizowali etykę dawania świadectwa, to byśmy je jednoznacznie pochwalali. Zaraz przechodzę do faktów i zaraz wypowiem pewne swoje poglądy, starając się je uargumentować. Ale chciałem tylko Państwu pokazać, na jakim to dosyć grząskim gruncie stąpamy. Pierwsze pytanie, które przez pana profesora Stolle, organizatora naszej dyskusji, zostało zadane, dotyczy tego, kto i jak odpowiadał na tytułowe pytanie przed powstaniem i w jego trakcie. Tutaj można by się cofnąć bardzo daleko. Tutaj należałoby przypomnieć najważniejszy wątek, najważniejszy nurt polskiej myśli niepodległościowej od trzeciego rozbioru. Bowiem w tej niepodległościowej myśli przeważało zdecydowanie wola walki, nie układów z nieprzyjacielem, ale walki. Ten nurt zaczyna się od Kościuszki, zaczyna się od wspomnień o powstaniu 1794 roku, ale zaczyna się również od broszury autorstwa samego Kościuszki, wydanej anonimowo w 1800 roku, zatytułowanej „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?”. Odpowiedź na tytułowe pytanie jest jednoznacznie twierdząca. Dawny naczelnik uważa, że i owszem, możemy się wybić na niepodległość, ale konieczna jest wojna ludowa na szeroką skalę. Wówczas poprzez wielką liczbę aktywnych uczestników powstania zniweczymy przewagę liczebną w szkoleniu, w sile ognia naszych wrogów i po prostu zarzucimy ich
czapkami, a raczej zwyciężymy przy pomocy kos, które dalej pozwolą nam zdobyć karabiny i armaty. I liczy Kościuszko, że jest nas 16 milionów, tyle było mniej więcej mieszkańców ziem Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku i że w związku z tym możemy wystawić milionową armię powstańczą i wybić się na niepodległość. Ta broszura jest później wielokrotnie przedrukowywana, między innymi w powstańczej Warszawie w 1830 roku, później parokrotnie na wielkiej emigracji i jest swego rodzaju niepodległościowym katechizmem. Katechizmem, który, jak za chwilę postaram się Państwu udowodnić, nie jest bynajmniej poglądem wyłącznie ekstremistów. Otóż na owej polistopadowej emigracji zabierają głos byli dowódcy powstania listopadowego, którzy zdają sobie sprawę, że kolejna walka o niepodległość to nie będzie już mogła być wojna regularna, że trzeba stworzyć jakąś teorię wojny partyzanckiej, którą później można by skutecznie zastosować. I w Paryżu w latach 30. i 40. XIX wieku ukazuje się kilka albo i kilkanaście, nie mówiąc już o artykułach publicystycznych, druków zwartych dotyczących tylko tego. Na przykład generał Wojciech Chrzanowski w czasie powstania, szef sztabu. W książce o wojnie partyzanckiej niesłychanie optymistycznie zapatruje się na perspektywy uzyskania od niepodległości o własnych siłach. Józef Bem, którego przedstawiać nie trzeba, w pracy o powstaniu narodowym pisze wręcz: armii narodowej nie mamy, trzeba pobić nieprzyjaciela tym, co się ma w ręku, a dla człowieka walecznego kamień, kij, nóż, a tym bardziej siekiera czy kosa wystarczyć mogą. Koniec cytatu. I wreszcie należący już bezsprzecznie do lewicy major w powstaniu listopadowym Karol Stolzmann, uczestnik też powstania listopadowego, w grubej dosyć książce z 1844 roku Partyzantka, czyli Wojna dla ludów powstających najwłaściwsza, powraca do obliczeń Kościuszki i stwierdza, że nas już jest ponad 20 milionów i że możemy 4-milionową armię powstańczą wystawić. Więc proszę Państwa, oceniając tę decyzję bardzo młodych i niedoświadczonych wojskowo ludzi, tę dramatyczną decyzję z przełomu 62-63 roku, warto pamiętać, jakim tonem przemawiały autorytety wojskowe, jakim tonem przemawiali niekwestionowani eksperci. Do tego oczywiście dodać trzeba romantyczne wychowanie, nad którym nie będę się tutaj już rozwodzić, bo wpływ owego hasła, że trzeba mierzyć siły na zamiary, zawartego w Odzie do młodości, że cała prawie przecież patriotyczna twórczość i Mickiewicza, i Słowackiego, i tych wszystkich poetów romantycznych minorum gentium, ale bardzo patriotycznych, też musiała wpływać na mentalność, musiała wpływać na system wartości, musiała w jakiś tam sposób stać za niektórymi decyzjami. Rzeczywiście było to nastawienie w znacznej mierze apragmatyczne, ponieważ rachuba sił przeciwnika i sił własnych kazałaby z tego, tej decyzji o wybuchu powstania nie podjąć. I rzeczywiście rację ma pan profesor Borejsza, że stopniowo w kierownictwie obozu czerwonych, tego obozu, który miał już
pewne sukcesy. Stworzył podziemne państwo polskie, system poboru podatku narodowego, prasę, system łączności, wywiadu, rozbudowujący się bardzo wyraźnie jesienią 1862 roku. Ale w tym kierownictwie rzeczywiście stopniowo dochodzili do głosu ci, którzy byli zwolennikami powstania za wszelką cenę, którzy nie mogli się pogodzić z myślą, że udana branka, zapowiedziana przecież przez Wielopolskiego jeszcze w październiku, może zadać decydujący cios polskiemu ruchowi narodowemu, owemu państwu podziemnemu. I rzeczywiście w tych ostatnich dniach przed dramatyczną decyzją umiarkowani, jak na przykład Agaton Giller, ustępowali z Komitetu Centralnego Narodowego, przyszłego Rządu Narodowego, a wchodzili tam radykałowie w rodzaju Stefana Bobrowskiego. Spójrzmy teraz, jak na to tytułowe pytanie, bić się czy się nie bić, odpowiadano podczas tragicznego 1863 roku. Otóż można by taki wykres przedstawić. Oczywiście wyimaginowany, bo przecież żadnych badań opinii publicznej wówczas nie było i pewnych danych mieć nie będzie. Ale to poparcie dla decyzji o przystąpieniu do walki wzrasta chyba z dość niskiego mimo wszystko poziomu w końcu stycznia 1863 roku do poziomu bardzo wysokiego latem, po czym zaczyna się znowuż obniżyć. I oczywiście tutaj już nasza wiedza zawodowa, wiedza historyczna pozwala stwierdzić, dlaczego tak było, jakie czynniki do takiej właśnie ewolucji nastrojów prowadziły. Nadzieje na przystąpienie do wojny z Rosją mocarstw zachodnich, ich interwencja dyplomatyczna w Petersburgu, która okazała się być interwencją papierową, przystąpienie do powstania białych w początku marca 1863 roku, sam fakt, że mimo tej ogromnej dysproporcji sił powstanie trwało, a od wiosny liczba oddziałów walczących w polu i w lesie się zwiększała. Sukcesy kolejne tego podziemnego państwa polskiego, rozszerzanie się go na coraz większą liczbę ludzi. To wszystko było właśnie, to były właśnie elementy sprawiające, że do lata 1863 roku wzrastała chyba liczba tych, którzy odpowiadali twierdząco na pytanie, czy się bić, czy się nie bić. A później już kolejne klęski, okrutne represje, tragiczne losy jednostek i całych grup ludzkich, widoczna przewaga przeciwnika. Proszę Państwa, w roku 1863 na jesieni Rosja sprowadza do królestwa 200 tysięcy żołnierzy. Królestwo ma wówczas 5,5 miliona mieszkańców. Pomnóżmy obydwie strony tego równania i zobaczmy, jakby to wyglądało dziś, kiedy mamy 38 milionów ludzi. To byłoby tak, jakby po ulicach chodziło 1 400 000 ludzi w obcych mundurach uzbrojonych w dzisiejszą nowoczesną broń. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Pamiętamy czasy, kiedy armia polska w PRL miała 400 tysięcy ludzi, widywało się żołnierzy i owszem, na ulicach czasami, w pociągach i gdzie indziej. Dziś ma 100 tysięcy zawodowych i ich się, moim przekonaniu, w ogóle nie widuje z wyjątkiem świąt, powiedzmy, narodowych. Więc w tej właśnie sytuacji należy się dziwić w ogóle, że powstanie wybuchło i że tak długo trwało. Dziękuję na razie.